na was rozpoczął akcję Kostarykańczyków. W tym meczu póki co nie mamy jakichś spektakularnych akcji Duarte. No ale znowu przejęcie przez Włochów. Jorginho, Bastoni, lewą stroną boiska nacierają reprezentanci Italii. Na was. Laga na napastników, ale żaden z nich nie był w stanie do tej piłki dojść. Bastoni, Bonucci. Włosi starają się póki co wybadać rywala. Grają bardzo spokojnie, ale teraz Immobile po ziemi. Po ziemi i tym strzałem absolutnie na was, a nie mógł zaskoczyć. Insigne, Bastoni, ale piłka poza polem karnym. Na was. Bonucci, już Włosi. Di Lorenzo, Chiesa, Immobile. Jest bramka na 1-0. Ciro Immobile po podaniu od Chiesy. Włosi teraz rozpoczynają bardzo niemrawą akcję. Di Lorenzo, no ale wiemy, że jednak oni bawią się piłką na własnej połowie boiska, a później daleki przerzut na napastnika i tak może się za chwilę wydarzyć. Calabria, Immobile, słupek! Rzut bramkowy, a teraz już kolejna akcja. Calabria, Locatelli, wycofanie do Bastoniego, Barella do Jorginho. Ponownie Barella, ukarany już wcześniej żółtą kartką. Di Lorenzo, bardzo dobrze, ofiarnie, jeden z obrońców Kostaryki. I Włosi, Insigne, Locatelli, Chiesa, Calabria, Insigne, Duarte, bardzo dobrze głową, a teraz poprawił, wybił piłkę do Bastoniego na połowę rywali. Locatelli. Immobile pokonuje Keylora Navasa po raz drugi w tym spotkaniu, a więc Ciro Immobile będzie zapewne bohaterem tego spotkania. 2-0. Keylor Navas, on dużo razy już dzisiaj wznawiał grę. Ugalde, Ugalde, słupek, niewiele brakło. 60. minuta, Włosi na pewno nie mogą się dekoncentrować. Mimo że prowadzą 2-0, to Kostarykańczycy nasilili ataki. Insigne. To Chiesa, Chiesa, piękna bramka Federico Chiesy, 3-0. 71. minuta, finezyjne uderzenie reprezentacji Włoch, a dokładnie Chiesy. Ruiz, gwiazda kadry kostarykańskiej, Matarrita. Po ziemi do Guzmana. Ten wycofuje do Tejedy. No, mają pomysł na grę Kostarykańczycy, ale przy tak szczelnej defensywie Włochów nie ma to szans powodzenia. Donnarumma spokojnie poczekał i już zagrał do Acerbiego. Calabria. Lewą stroną Włosi, Pellegrini, Immobile, blisko hat-tricka, ale teraz już poprawił i jest trzeci gol dla Ciro Immobile. Trener Kostarykańczyków Suarez, no musi być naprawdę wściekły. Chiesa. Chiesa, Bonucci, 4-0, Jorginho, Pellegrini, czy Włosi będą w stanie jeszcze podwyższyć wynik? Tonali, Jorginho, Calabria, Locatelli rozgrywają piłkę jak chcą Włosi, natomiast Kostarykańczycy wycofani, Immobile broni na was. I rzut rożny, który będzie wykonywał Sandro Tonali, Duarte, który jest ostoją defensywy Kostaryki, jednak nie daje za wygraną. Mimo wszystko Kostarykańczycy wciąż się nie poddają. Chcą z honorem pożegnać się z tymi mistrzostwami świata. Pellegrini to jednak utrudnia. 5-0. I znowu asysta Chiesy. Fenomenalne zwycięstwo Włochów. 5-0 nad Kostaryką. Niesamowity Ciro Immobile, który zdobył 3 bramki. Federico Chiesa, bramka i asysta. Ale Insigne, który miał mimo że tylko asystę, to ocena 7,9. Za dokonania na boisku, za te dośrodkowania, których był autorem. Kostaryka, no tutaj można mieć wiele zastrzeżeń, mimo że było kilka niezłych akcji ze strony tej reprezentacji, to 7 strzałów na bramkę, 4 celne, no to nie pozwoliło zdobyć żadnej bramki. Keylor Navas dzisiaj z oceną 7,6 punktu, no ale 20 celnych strzałów na bramkę, no to musiało się tak skończyć. 0-5 i Kostaryka żegna się z mundialem.